Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale sklepu Craft O'Clock. Z tej strony Magda z kanału Art Studio Magda Felux. Dzisiaj przychodzę do Was z inspiracją. Jest to box miłosny dla zakochanych. Jest to pop-up box, czyli taka forma, która jest płaska. Natomiast po rozłożeniu ukazuje nam się fajny, przestrzenny widoczek. Tutaj jest bardzo, bardzo miłosny box z dodatków i papierów Craft O'Clock. Materiały, z jakich korzystałam, będziecie mogli zobaczyć w dalszej części filmu. Zapraszam Was bardzo serdecznie na tą inspirację. Jednocześnie chciałam bardzo podziękować Wam, a przede wszystkim całemu zespołowi Craft O'Clock, ponieważ jest to moja ostatnia inspiracja na tym kanale. Żegnam się z zespołem. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Reni za szansę, jaką mi dała. Spędziłam tutaj 3 wspaniałe lata. I też dziewczynom z zespołu, bowiem ile pracy wkładają w to, żeby te filmy dla Was powstawały, żeby było wszystko na czas. Dlatego jeszcze raz z całego serca dziękuję. Cały czas w moim serduszku będziecie mieć swoje miejsce. A tymczasem zapraszam Was do obejrzenia dalszej części tego filmu i koniecznie zostawienia komentarza, czy lubicie robić pop-up boxy, czy to jest taka forma, która Wam się podoba. I co sądzicie o nowych dodatkach? Zapraszam Was serdecznie. Materiały, z jakich będę korzystać do zrobienia pop-up boxa, to mała kolekcja Różowy Nastrój. Pokażę Wam teraz tą kolekcję. To jest zestaw pięknych papierów w różowej tonacji, w różnych odcieniach różu. Przez to, że te dodatki też nawiązują do różu, będzie się to bardzo fajnie komponować. I jak widzicie, są tu jaśniejsze kolorki, ciemniejsze. Także można coś fajnego na pewno dobrać. No i tutaj już nam się wzorki powtarzają chyba. Nie wiem, czy ja nie mam wymieszanych tych bloczków, bo już z nich kiedyś korzystałam. Ale tutaj już na pewno nam się powtarza. Więc potrzebna będzie mała kolekcja. Dodatki Zakochani. To jest zestaw dodatków. Ja już tutaj mam wycięte wszystkie elementy. Natomiast pokażę Wam również, jak to wygląda w lotku. Strona okładkowa. Oczywiście każde elementy w tym zestawie są dwustronne, z ramką i bez ramki. Mamy kwiatki, krasnoludki, listki. Tu mamy słodkości, buteleczki, serduszka. Jeszcze jestem ciekawa. A widzicie, zobaczcie, to serduszko tutaj ma akurat napis Love, a tutaj jest gładkiem. Tutaj mamy jakieś lizaczki, lody, autka. Tu znowu taki intensywniejszy kolorek. Naprawdę bardzo uniwersalne dodatki, świetne do wielu różnych prac. Tu mamy bardziej róże i beże. I tutaj mamy słodkości, babeczki, napis Love. Będzie mi też potrzebna baza. Tutaj mam bazę do pop-up boxa. I zapraszam Was teraz na dalszą część filmu, gdzie będziecie mogli zobaczyć proces tworzenia. Thank you.
Thank you.